Mamy za zadanie uprościć takie wyrażenie 7x plus 10 do kwadratu. Uprościć, czyli rozwinąć, opuścić nawiasy, wymnożyć, jakkolwiek to nazywać. No i zacznę tutaj wyjątkowo od tego, żeby pokazać Ci, jak nie należy tego robić. A wiem, że wiele osób ma pokusę, żeby napisać, ja może od razu przekreślę, że wiadomo było, że to jest źle. Ma ochotę napisać, że to jest 7x do kwadratu dodać 10 do kwadratu. Ale podkreślam, to jest źle. Tak, tak nie należy tego robić. Pomyłka może brać się stąd, że na przykład jak mamy mnożenie 7x razy 10 i to chcemy wziąć do kwadratu, to rzeczywiście to jest 7x do kwadratu razy 10 do kwadratu. Ale jak mam tutaj dodawanie, to to nie jest tak, jak tutaj napisałem i od razu skreśliłem. No najłatwiej się o tym można przekonać, wstawiając jakieś konkretne liczby, na przykład 1 plus 2 do kwadratu to ile to jest? 1 plus 2 to jest 3 do kwadratu to jest 9. Natomiast 1 do kwadratu dodać 2 do kwadratu to jest 1 plus 2 do kwadratu to jest 4 to jest 5. Widzimy, że kwadrat sumy to nie jest to samo co suma kwadratów. I tak samo będzie w tym wypadku. No dobrze, a jak to zrobić w takim razie prawidłowo? No prawidłowo, no to zauważmy, że to jest po prostu 7x plus 10 pomnożone przez 7x plus 10. Podnieść do kwadratu to znaczy pomnożyć tę liczbę przez siebie. W tym wypadku podnieść do kwadratu to wyrażenie, to znaczy pomnożyć to wyrażenie przez to samo wyrażenie. No i teraz musimy po prostu pomnożyć te dwa dwumiany, które akurat przypadkiem, w tym szczególnym przypadku, okazują się być tym samym. Dwumianem. No ale zanim to zrobimy, to ja może tutaj taki ogólny wzór sobie wyprowadzę. Na A dodać B do kwadratu i potem zastosujemy go do tego konkretnego przypadku. No więc tak jak mówiłem, A dodać B do kwadratu to jest to samo, co A dodać B razy A dodać B. No i teraz możemy skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Napiszę, że to jest A razy ten nawias dodać B razy ten nawias. No, już w poprzednich filmach wiele razy z tego korzystałem, czyli to jest a razy ten nawias, dodać b razy ten nawias. No i teraz znowu mogę skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania. a razy a to będzie a kwadrat, dodać a razy b. Tutaj tak samo b razy a i dodać b razy b, czyli b do kwadratu. Teraz zauważmy, że te wyrazy tutaj są podobne i można je do siebie dodać. I dostaniemy w wyniku, że to jest. A kwadrat, dodać ab i ba to jest to samo, czyli będzie 2 ab to jest to samo, bo mnożenie jest przemienne, dodać b do kwadratu. No i dostajemy właśnie taki wzór, że a plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2 ab plus b kwadrat. No i teraz możemy zastosować to w tym naszym konkretnym przypadku i napisać, że to jest 7x do kwadratu, dodać 2 razy 7x razy 10 i dodać 10 do kwadratu. Zastosowałem po prostu ten wzór. No i teraz wystarczy to wymnożyć. 7x do kwadratu to będzie 7 razy 7 to jest 49x kwadrat. Dodać 2 razy 7 to jest 14, razy 10 to jest 140x i dodać 10 do kwadratu, czyli dodać 100. No i widzimy, że ten wynik, który tutaj dostaliśmy, jest istotnie różny od tego, co tutaj byśmy napisali. I on się różni właśnie dokładnie tym tutaj wyrazem w środku, o tym, którego przy takim naiwnym zapisaniu tego zadania nie uwzględnialiśmy. Więc, żeby zrobić to poprawnie, to należy zrobić to właśnie tak, jak tutaj napisałem. A przy okazji, wyprowadziliśmy sobie ogólny wzór na kwadrat sumy.